Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Dzień Wschodzi. Moim i Państwa gościem dzisiaj będzie Marek Wieczorek, artysta, dziennikarz, przedsiębiorca. <laughs> Mógłbym tak jeszcze <laughs> wiele rzeczy wymieniać. Ale po co? Witam Konradzie, Cię Marku. Konradzie jest mi bardzo miło, od razu uśmiech mam na buzi, kiedy Cię widzę. Dzień dobry Państwu, witam Ciebie bardzo serdecznie i miło, że mogę gościć w Waszym studiu. Dzisiaj przychodzisz do nas jako osoba związana z nowym filmem, który powstaje w Lublinie i na terenach yy, Skansenu Lubelskiego, Zegary. I zajmujesz się tam generalnie castingiem, prawda? Tak, tak, ale. Ale miałaś, zanim właśnie do castingu. Ale właśnie miałaś inne pytanie zadać, i teraz mnie zaskoczyłeś, nie co odpowiedzieć. Zanim przejdziemy do castingu, <gry> powiedz mi coś więcej o tym filmie. E, wiesz co, no niestety nie mogę powiedzieć o tym filmie w ogóle nic. To, dlatego, to, to, że, to, dlatego, to co, kończymy to, rozmowę, tak? Tak, <laughs> kończymy <laughs> rozmowę, ponieważ e, obiecałem to reżyserowi panu Maciejowi Pawlickiemu, że nie zdradzę kulis programu, e, przepraszam, filmu. E, mogę tylko powiedzieć, że akcja filmu dzieje się w 39 i 1940 roku, w lecie, e, czyli jak sam wiesz, był to okres II wojny światowej. E, tytuł e, Zegar myślę, że pokazuje i ma pokazywać upływający czas, ale myślę, że na tyle jest to fajna produkcja po tym, co się zorientowałem i w ogóle, że jest w Lublinie. Dlatego zgodziłem się pomóc i zgodziłem się poszukać po prostu statystów, ludzi, którzy chcieliby zagrać w tym filmie, zobaczyć, jak jest w ogóle to realizowane. No i stąd nasza rozmowa. No Już bo. mamy kończyć, czy za mną? Nie, nie, może jeszcze coś tak? powiemy, tak. Czyli okay. wiemy, że to będzie film kostiumowy. Tak, jak najbardziej, tak. Jako, że się zajmujesz castingami, kogo potrzebujecie? Potrzebujemy tak naprawdę 30 statystów, więc i mężczyzn, i kobiet w różnym wieku. Ja pozwolicie Państwo, że sięgnę po ściągawkę, bo żeby wszystko pamiętać. Więc tak, potrzebujemy młode chłopki. To tak się nazywa. Czyli młode kobiety. Młode kobiety, tak, ale to chodzi o terminologię, która używana będzie w filmie. Chłopów potrzebujemy, czy osoby? Jakiś które wiek określony? E, różnym wieku. To mogą być no, tak jak... młode w sensie e... między 18 a 25, czy młode Myślę, między 18 że tak. a 50? E, no wiesz, ten, ta wiek młodzieży się trochę przesunęło w naszym okresie. W okresie 39-40 młodzież była do 40. A nawet do 35. Teraz już My się jest... czujemy jako młodzież. My się przesu... ta, ta młodzież przesunęła się do 55, więc łapiemy się jeszcze, więc jak najbardziej, ale na, na całkiem poważnie. Mniej więcej w wieku 18-25, mhm. to jeżeli chodzi o młode, młode panie, młode, młode chłopki, cytując mówię terminologię, potrzebujemy też statystów weselnych. Czyli gości weselnych w różnym wieku, i kobiety, i mężczyźni. Potrzebujemy dwóch statystów, którzy by zagrali kierowców wozów, czyli wiadomo, że w tamtym trzeba czasie mieć transport jakieś, się opierał. Umieć mieć trzeba jakieś doświadczenie. No, no Najlepiej, jakby miał ten kierowca prawo jazdy A, B, C, D, e, F i na wóz. Okay. To tak najlepiej, ale mówiąc tak już prawdę, po prostu, żeby no jak fajnie jakby umiał powozić, to, to by była rewelacja. Tam nie będzie długiej jazdy, ale powiedzmy te 2-3 metry, może wóz zostać przesunięty. Do tego potrzebujemy osoby, które by zagrały młode Żydówki i starsze Żydówki, dwie. No i właśnie największa rola to jest ośmiu statystów, którzy zagrają Żydów. No siedmiu już, bo jednego już wybrałem. To się nazywa chody, nie? Nie, to się, to się nazywa znajomości. Tak jest, <grym> czyli jest. chody, dokładnie. Na kiedy potrzebujecie już tych statystów? Potrzebujemy zgłoszenia już, jak najszybciej, ponieważ w najbliższą niedzielę będzie próba kostiumowa. Najbliższa niedziela to jest 1 września. To 1 taka września, też tak. i data sama, sama mówi no. o okresie. W którym ma być realizowany film, a od drugiego, czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty, będą kręcone zdjęcia w naszym lubelskim Skansenie, więc musimy. Zobaczyć, jakie to będą osoby, kto się zgłosi, bo tam trzeba dobrać stroje, charakteryzacje, no te pejsy, nie PESy, różne, różne elementy, które mają grać razem z osobami w filmie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby można było zostać tym statystą? Co trzeba, nie wiem, gdzie to trzeba się zgłosić, Konrad... i co trzeba wysłać, gdzie. Konrad Rozmawialiśmy, że najlepiej będzie, bo jest no nie tylko w dzienniku wschodniej informacja będzie, bo też będzie na forach internetowych dla statystów, dla aktorów ogłoszenie dzisiaj pójdzie. Część już dziś się zaczęła pojawiać, bo wiadomo, że najpierw szuka się wśród osób, które się zna żeby, żeby tak, no tak jakby to minimum zapełnić. Za e, więc najlepiej by było do dziennika wschodniego ustaliliśmy, że do Panie, was tak. wydaje mi się, że jednak twój mail będzie Bo no no, chyba wszędzie podajecie twój tak, mail, tak. tak? Mój mail poda, podaję. Tak, tak też, jak też zrobimy. Jaki to jest mail? Możesz państwo e, powiedzieć? marek.wieczorek@wp.cb.pl. Ale ja myślę, że pod tak, nagraniem jak oczywiście jakbyś mógł umieścić mail, żeby było, było to wszystko wiadomo. Co trzeba w tym zgłoszeniu wysłać? Potrzebujemy na pewno zdjęcia Jakiego? osoby, całej, całej postaci i buzi. Na pewno potrzebujemy długość włosów, potrzebujemy do tego wiek osoby. Jeżeli by była, bo może ktoś wyglądać bardzo na przykład dorośle, mieć 17 lat na przykład i, i, i może się nadawać na przykład do filmu, to musi mieć zgodę rodziców. Yy, ale myślę, że młodsze osoby niż 17 lat raczej, raczej nie, nie będziemy się dowiedzieć. Ale decydować. szukacie też osób atletycznych, bardziej szczupłych, blondynów, brunetów. Yy. Konrad, ja myślę, że tutaj chyba najlepsze odpowiedzią jest to, żeby każdy sobie jakby mógł wejść do internetu, mhm. popatrzeć, jak wyglądali ludzie, jak e, młode osoby, które pracowały na roli, jak wyglądali no, przysłowiowi nawet lubelscy Żydzi e, i żeby urodą byli zbliżeni do, mhm. do postaci, które, które potrzebujemy. Oczywiście statyści w formie na przykład gości weselnych, no to wiadomo, że to mogą być różne osoby. W od tego, jak, jak wybierze reżyser drugi, chyba bodaj, że będzie dokonywał, dokonywał wyboru. Więc moim zadaniem jest zgromadzenie bazy danych statystów. Zaproszeni ich na, na próbę kostiumową, kostiumową, może wcześniej jeszcze na, na jakieś spotkanie, żebym może więcej szczegółów powiedział. Bo poza tym, że będzie to 39, 40 rok, wiosna, lato, no nie mogę nic więcej zdradzić, ale myślę, że takie informacje, jeżeli się zdecydujemy, oczywiście na osoby zostaną do przekazane. kiedy wysyłać zgłoszenia można? Najbardziej no, do czwartku, maksymalnie piątku. Do, do są, którejś konkretnej godziny, na przykład no, gdzieś masz? Czy do końca? Do północy w czwartek, to znaczy, północy, czwartek do, do północy ewentualnie ktoś by wcześniej rano, no bo ben, będziemy to przeglądać koło dziesiątej, tak żebym e, miał czas w piątek po południu wysłać informacje do wszystkich, maksymalnie w sobotę rano, że o który jest próba, na kogo się decydujemy. A może będzie tak, że zaprosimy większą liczbę osób, i, i wtedy sam reżyser, który, który będzie na planie, wybierze, na przykład, może ktoś mu się bardziej mhm. spodoba, czy będzie okay. pasował do jego wizji. Na takim, jak już kogoś wybierzecie, tak. ten statysta na planie spędzi cały dzień, pół dnia, trzy dni. Konrad, to jest najwięcej potrzebujemy na poniedziałek, bo to jest 30 statystów i do dyspozycji reżysera jest się 8 godzin, ale to nie znaczy, że ta 8 godzin się gra. To oczywiście są krótkie epizody, krótkie sceny, sceny, które trzeba przygotować. Więc Czyli jest... pójść z punktu A do punktu tak, B, na przykład, i tak. spójrz gdzieś tam w lewo. W prawo, w lewo, czy mm -hmm. nie wiem. Yy, podnieś wiaderko. Podnieś wiaderko, tak, czy, czy inne rzeczy, które, które proste, które będzie trzeba zrobić. Yy, drugiego dnia już będzie mniej potrzebnych statystów, bo będzie 16. Trzeciego dnia. Jakby powiększa się z powrotem do 20 i czwartego dnia będzie jedna, maksymalnie dwie osoby. Takie dogrywki, które, które będą potrzebował, będzie potrzebował reżyser. Dobrze, jeszcze raz przypomnij, kto jest reżyser, reżyserem. Reżyserem jest pan Maciej Pawlicki, który między... opowiadał wcześniej właśnie za. No właśnie między innymi mam nadzieję, że czytelnicy i telewidzowie Dziennika Wschodniego znają film Legion. Legiony, nie legion, przepraszam, legiony. Ja nawet pokusiłem się, wiesz, wczoraj, żeby go obejrzeć jeszcze raz. Powiem Ci, że produkcja fajna, fajna, no. sympatycznie się to ogląda i myślę, że jeżeli film będzie na poziomie Legionu, a liczę, że dużo lepszy, bo jednak to doświadczenie rośnie, mm -hmm. bo, ponieważ po legionach jeszcze ja pozwolę, że sobie zerknę Ściągawka. tak, taką ściągaweczkę mam, bo jednak Maciej Pawlicki to jest człowiek, który bardzo dużo zrobił i filmów nie tylko fabularnych, ale i dokumentalnych to po legionach jeszcze zrobił przynajmniej cztery duże produkcje. A teraz szybkie pytanie, może mi się uda wyciągnąć? Kto będzie głównym bohaterem? Kto gra, gra główną rolę? No jak, to Sołtys. No tak, Sołtys, no, no tak. To Sołtys, no mój drogi. Nie, okay. niestety nie mogę Ci powiedzieć... Ach, nie udało mi się wyciągnąć Nie tebe. mogę wyciągnąć, ale pamiętaj, że wszystko dzieje się w skansenie, a tam jest dom Sołtysa, czyli... A ja jako Sołtys tak. z urodzenia, no właśnie. więc tak, dokładnie. Masz szansę na główną rolę. Tak jest, tylko będę troszeczkę wystawał. No, no trochę, ale to wiesz, zawsze możemy Cię na krześle posadzić. Okej, okay, dobrze. wtedy będziesz trochę niższy. Super to jeszcze raz zgłoszenia wysyłamy do czwartku, tak. do północy na twój adres mailowy, który jeszcze raz państwu zaraz podamy. Tak jest. Będzie wyświetlony tutaj na dole. I Marek, dziękuję ci za naszą rozmowę i widzimy się na planie. Mam nadzieję. tak jest, serdecznie zapraszam i e, w dzień wschodni. Mam nadzieję, że przyjedzie ze, swo ze swoimi kamerami i parę z dni zrobi ujęć. Nie wiem ile na ile się reżyser zgodzi, bo dopiero dzisiaj będę z nim to ustalał. Drodzy czytelnicy Telewizowie Dziennika Wschodniego liczę na duże zgłoszenia, na dużą ilość zgłoszeń i że będziemy mogli razem współpracować. Na pewno Lublin zawsze chętnie wspiera na pewno inicjatywy filmowe, bo u nas dużo rzeczy się dzieje, więc na pewno będzie dużo serców. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.